Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kończy nam się październik, także czas na ulubieńców, ale będą to też ulubieńcy września, także 2 miesiące razem, ponieważ we wrześniu ulubieńców nie było. Nie nagrałam nic takiego, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania dalej. Mam nadzieję, że film będzie krótki. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to na pewno wiecie, że był na nim film, test kosmetyków z firmy Belle i z serii Chill Out, która jest teraz dostępna w Biedronkach. I ja przez cały czas, od kiedy kupiłam te wszystkie kosmetyki, używałam tego bronzera Face Modeler Puder Modelujący. Tak wygląda opakowanie. Film już był, także tam na pewno sobie możecie wszystko z bliska dokładnie pooglądać i zobaczyć, jak to wszystko wygląda na twarzy. Dzisiaj zresztą też mam ten puder i na czole, i na bokach twarzy. A druga rzecz, a właściwie dwie, ale to po prostu pomadki w płynie z tej serii Chill Out. Ja mam numer 5, bardziej taki różowy, brudny róż, i taki nude bronze numer 06. I te kosmetyki są naprawdę świetne. Bronzer bardzo ładnie się trzyma, ma taki kolor nie za ciepły i też nie jest bardzo chłodny. Jest taki, wiecie, dosyć neutralny i bardzo mi się podoba właśnie w tym teście. Oczywiście możecie sobie zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest, czy ja Was nie oszukuję. A pomadki trzymają się bardzo dobrze, zresztą jak wszystkie pomadki z Belle, które, wiecie, ja już wcześniej miałam też z innej serii, także uważam, że jakość jest bardzo dobra. Czytałam tam Wasze komentarze, że może nie są jakoś tak świetnie napigmentowane jak poprzednie serie. Możliwe, że tak jest, ale ja mam po prostu takie kolory, wiecie, że nawet jak nałożę na usta jedną warstwę, to nie widać nawet, jeżeli coś przebija, w sensie kolor moich ust, jeżeli to nie jest jednolite. Także ja nie zauważyłam przy tych kolorach, także nie wiem. Dla mnie one są super, także to Wam polecam. No i te kosmetyki z Belle też nie są bardzo drogie, także gdyby się okazało, że ja tutaj oszukuję i że one nie są dobre, to za dużo też nie stracicie, chociaż naprawdę głęboko wierzę w to, że się okaże, że wszystkim się one sprawdzą. A kolejna rzecz to coś, co też już było na moim kanale, był również film, a konkretnie Glam Glue, czyli klej z Glam Shopu, który Wam pokazywałam w zakupach Starków w Warszawie z Beauty Forum. Tam właśnie pokazałam go pierwszy raz i to jest klej do cieni. I możemy go nakładać na zaczęty makijaż, na cienie, które już macie na powiece, po to, żeby na niego nałożyć ostatni jakiś cień, mega błyszczący, jakiś metaliczny i po prostu, wiecie, wydobyć z niego to, co najlepsze. Albo po prostu użyć go na samym początku i używać jako bazy pod cienie, no i on będzie na pewno mocno, mocno wszystko trzymał i bardzo cienie będą się do niego kleić. Bardzo dobry produkt moim zdaniem, świetnie podbija wszystkie kolory, podbija blask cieni. I też nie jest drogi, kosztuje 20 zł, a no wiecie, takiego kleju nie używa się jakoś mega dużo, także no to będzie na pewno bardzo wydajny kosmetyk i to Wam na pewno mogę polecić. Teraz rzecz, która nie zmieni Waszego życia, ale jest mega przyjemna i uwielbiam to, także muszę Wam o tym też powiedzieć. To są najzwyklejsze na świecie balsamy do ust z Avon z serii Color Trend. Jeden z nich jest o zapachu kokosu, a drugi cynamonu. I one nie dość, że pachną obłędnie, tam są jeszcze dwa inne zapachy, wanilia i czekolada, ja ich nie miałam, ale ten kokos i cynamon pięknie pachną i dodatkowo fajnie nawilżają usta, też dzisiaj przed pomadką sobie nawilżyłam tym kokosowym, także nawilżenie też jest naprawdę w porządku, na co dzień bardzo dobre, także okej. I ja tylko uważam, że to nie jest takie nawilżenie na noc, że chcecie, wiecie, zregenerować usta po całym dniu noszenia matowych pomadek. Nie, ja myślę, że to jest raczej takie, wiecie, do torebki, jak macie suche usta gdzieś na mieście, czy w domku sobie siedzicie i nie chcecie się bawić w jakieś mega tłuste balsamy, to jest bardzo fajne, a dodatkowo, nie dość, że całkiem w porządku nawilżają, to jeszcze są słodkie. Tak, są słodkie w smaku, ten kokosowy jest po prostu biały. A ten cynamonowy jest czerwony i daje troszeczkę koloru, także jeżeli ktoś to lubi, to proszę bardzo. No i tak, wiecie, ciężko się nie oblizywać, jak jest słodki balsam na ustach, także to jest super. I kosztuje chyba na promocjach, nie wiem, 5 zł. Teraz zestaw. Coś, co osobno mnie nie powala i co osobno również mnie nie powala. Ale razem. Po pierwsze jest to odżywka Advanced Volumiere z Eveline. Tak wygląda, nie wiem, czy ona zmieniła opakowanie, bo to już mam dosyć długo, ale przez jakiś czas po prostu tego nie używałam, bo no nie widziałam jakichś powalających efektów. Ale
ostatnio jakoś, nie wiem, coś mnie napadło i wzięłam sobie to, posmarowałam rzęsy i no i nałożyłam tusz, który też już mi się powoli kończył, to jest Avon True wydłużający i on jest z olejkami, chyba z oleja z kokosa i z czymś, z czegoś tam jeszcze i to jest taki odżywczy i wydłużający tusz. I to razem, po prostu wiecie, ja mam takie króciusieńkie rzęski, które jeszcze rosną mi tak prosto, a jak to połączyłam, to po prostu one stały tak pionowo, jeszcze były tak pięknie wydłużone, że ja tak aż nie mogłam po prostu uwierzyć, że to są, że moje rzęsy mogą zrobić coś takiego, że można z nich aż tyle wyciągnąć. No i się okazało, że ten zestaw jest po prostu genialny. Tusz już mi się niestety skończył, no więc muszę zamówić sobie nowy, ale na pewno to zrobię. No i to jak też gdyby mi się kiedyś skończyło, bo tutaj cały czas mam wrażenie, że tego jest bardzo dużo. Także jeżeli to mi się skończy którekolwiek, to będę cały czas kupowała, bo świetnie się to sprawdza. I powiem Wam, że próbowałam tej odżywki z innym tuszem i już mi się tak nie sprawdziło, także ten zestaw jest super. I co chciałam jeszcze powiedzieć, ja zawsze hejtuję maskary z Avonu, bo tak naprawdę jeszcze żadna mi się nie sprawdziła jakoś tak genialnie, także... Ta jest pierwsza, która rzeczywiście, to jest pierwsza, która mi się super sprawdza, która nie osypuje się po 2 miesiącach, bo większość maskar z Avonu wysycha mi bardzo szybko. Większość maskar z Avonu nic mi nie robi z rzęsami, a ta jest dokładnie odwrotnie świetna od tamtych, tak? Ta jest super, tamte, reszta... Kolejna rzecz, to coś, co wygląda... No, nieciekawie, tak? No, nie powala. No, ale to jest puder z Inglota, nazywa się puder matujący, prasowany. Kolor to jest 304, ale ten puder jest zupełnie transparentny. I ja pracując w Inglocie jeszcze rok temu, nauczyłam się tego, że to jest puder, one są też, te same można znaleźć w wersji sypkiej. I ten puder jest genialny pod tym względem, że on jest matujący, nakładacie go sobie na skórę i jeżeli ten puder no, nie ma żadnego sebum, nie ma nic tłustego na twarzy, co on by mógł zmatowić, do czego mógłby się przykleić, to on zaczyna się rolować. I na przykład przy nakładaniu, jeżeli widzicie, że zaczyna Wam się już on wałkować, to znaczy, że macie już zupełnie zmatowioną skórę. Ona już się wtedy ani nie błyszczy, ani nie jest w ogóle lepka w dotyku. I ten puder jest genialny, bo jest bardzo wydajny, z tego względu, że on bardzo szybko absorbuje jakąkolwiek wilgoć, jakikolwiek tłuszcz, w sensie sebum. Bardzo szybko wszystko jest matowe, nie klejące się i gotowe do kontynuowania makijażu, do nakładania kolejnych kosmetyków. Ja bardzo lubię mieć taką mocno zmatowioną, że taką suchą twarz, do której się już nic nie klei, bo boję się zawsze, że mi się plamy jakieś zrobią. No a z tym pudrem nie ma szans na żadne plamy, nie ma szans na jakąkolwiek klejącą się twarz, bo on bardzo szybko właśnie matowi i tak, wiecie, zbiera całą wilgoć z twarzy i to jest genialny puder i naprawdę super się też utrzymuje. No cena nie jest jakaś mega niska, ale przez to, że jest bardzo wydajny, to wystarczy Wam naprawdę na wieki, także serdecznie Wam to polecam. I już ostatnia rzecz to perfumetki. Ale spokojnie, nie będę mówiła kupujcie w tej drogerii albo kupujcie w tej. Na tej stronie są lepsze. Nie, 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 na tej są lepsze. Po prostu chcę Wam polecić wszystkie perfumetki. Ogólnie to jest w ostatnim miesiącu zaczęłam na to bardziej zwracać uwagę, bo kupiłam sobie kilka różnych zapachów z różnych perfumerii takich internetowych i po prostu dzięki temu nie muszę nosić na przykład jednego zapachu, bo wcześniej miałam tylko te z Attraction z Avonu na przykład. Nosiłam je cały czas w torebce, no i wiedziałam, że jak otworzę torebkę i będę chciała się czymś posilać, no zawsze jest ten. A przez to, że teraz takie popularne stały się te drogerie w stylu Nenes, czy też ostatnio poznałam drogerię Napoli, to dzięki temu teraz mogę nosić dużo różnych zapachów w torebce i mogę zmieniać je zależnie od humoru, no bo w Avonie nie ma jakiegoś ogromnego wyboru tych perfumetek, a na tych stronach właśnie no, jest ich naprawdę ogrom. No i te strony, ta Napoli i Nenes, to są strony, na których są perfumy inspirowane, że tak one są tak pięknie nazywane inspirowanymi perfumami. Czyli to są zapachy, które możecie znać na przykład z Sephory czy tam z Douglasa. To są perfumy, które czytałam opinie, nie wszyscy uważają, że są identyczne jak oryginały. Dla mnie osobiście, ja tu mam akurat chyba nie w dłoni, ale miałam, któryś z tych zapachów mam też w oryginale.
i porównywałam i mój chłopak też dostał jeden taki zapach, który też mógł sobie porównywać i one rzeczywiście, te, które akurat my porównywaliśmy, pachną bardzo, bardzo podobnie. Ja bym chyba się nie zorientowała, że to jest po prostu taki odpowiednik z jakiegoś takiego małego sklepu, to znaczy, no, że to nie jest po prostu oryginał, powiedzmy tak. No i tutaj mam trzy zapachy, nawet nie wiem jakie, po prostu wzięłam pierwsze lepsze trzy zapachy z perfumerii Nenes. I tutaj one są w Nenes po 22 ml i kosztują 12 zł, także wybieracie sobie 2-3 zapachy i macie, wiecie, w każdej torebce możecie mieć inny zapach albo po prostu w jednej torebce wymieniać sobie, zależnie od humoru. A w drogerii Napoli, co chyba, powiem Wam szczerze, że bardziej mi się podoba, bo mają 33 ml i to nadal nie jest duża perfumetka, bo to nie zajmuje też tyle miejsca, co cały duży flakon, ale też ona kosztuje 15 zł, także no to też jest super, nie skończy Wam się ten zapach jakoś mega szybko. Super, jeszcze coś rozwaliłam. Ano, nie skończy Wam się to jakoś bardzo szybko. A też zawsze możecie mieć przy sobie taką malutką buteleczkę swoich ulubionych perfum. Nawet jeżeli one się różnią od tych oryginalnych, no to i tak zawsze lepiej to niż wiecie, pachnieć proszkiem do prania. W każdym razie polecam Wam po prostu perfumetki, czy to te takie teraz popularne Nenes Napoli, czy to Avon, czy przelewać sobie do jakichś małych opakowań tych Travalo na przykład, które można kupić w Sephorze. To jest po prostu taki, wiecie, taka moja rada. Po prostu noście sobie fajne, malutkie perfumy w torebce, bo to jest mega wygodne, bo jak ja czasem widzę dział moich znajomych, takie 50-ml opakowania, czy jeszcze większe, to... I to już wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyłam, że nie było za długo. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!